Ryż, a także ryż długoziarnisty to jedne z kilku nowych upraw w nadchodzącym Farmingu 25. Ja jestem Bartson, a w tym odcinku opowiem Ci o tym, czym te dwa rodzaje ryżu różnią się w grze, jak je uprawiać, jak wyglądają, a także ile uda Ci się na nich zarobić. A więc zaczynajmy! Ryż i ryż długoziarnisty wymagają innego poziomu wody, maszyn do siewu i zbioru oraz oczywiście nasion. Ryżu długoziarnistego nie wysiewa się w wodzie, tak jak tego drugiego. Zamiast tego pole z ryżem długoziarnistym zostaje zalane po siewie, a nie przed. Obydwa rodzaje ryżu sadzi się lub wysiewa na polach ryżowych, zwanych także ryżowiskami. Jest to specjalny rodzaj pola pogłębionego w celu umożliwiania zatrzymania wody. Dlatego potrzebujesz otwartej przestrzeni na swojej działce. Za pomocą menu w sklepie rozpoczynasz proces tworzenia. W tym miejscu możesz nadać mu rozmiar i kształt, jaki tylko chcesz. Sadzonki ryżu możesz kupić u dealera. Możesz też wybudować specjalną szklarnię przeznaczoną do uprawy sadzonek ryżu. Jeśli Twoje ambicje rolnicze opierają się na zwiększonej produkcji ryżu, powinieneś pomyśleć o samodzielnej jego uprawie. Oto sprzęt potrzebny do sadzenia i zbioru ryżu. Potrzebujesz ciągnika, kultywatora, specjalistycznej sadzarki do ryżu, a także kombajnu i przyczepy. Przyda Ci się też trochę wapna. Pamiętaj, że pola ryżowe są wstępnie wapnowane w momencie ich budowy, dlatego na początku nie trzeba ich wapnować. Aktywuj pompę wodną, aby zalać pole, a następnie posadź sadzonki. Sadzarka do ryżu wysiewa też nawóz, dlatego nie musisz go rozsiewać jak w przypadku innych upraw. Pompa automatycznie dostarczy odpowiednią ilość wody. Codziennie ją sprawdzaj, aby utrzymać właściwy poziom. W przeciwnym razie stracisz sadzonki i plon. Pod koniec cyklu wzrostu cała woda zostanie wchłonięta przez spragnione rośliny. Kiedy ryż dojrzeje, zbierz go i zdecyduj, czy go sprzedać, przechować czy przetworzyć w fabryce. Abyś mógł zasadzić kolejne sadzonki, zakultywuj pole i je zalej. Wapno potrzebne jest dopiero po kilku zbiorach. W informacjach o polu dowiesz się, czego w danym momencie Twoje pole potrzebuje. Różnica z ryżem długoziarnistym polega na tym, że nie potrzebujesz wcześniej wody, aby zasiać roślinę. Ryż długoziarnisty wysiewa się na sucho, wystarczy napełnić siewnik nasionami i rozpocząć siew, jeden rząd po drugim, aż do pokrycia całego pola ryżowego. Gdy zakończysz siew, możesz i musisz zalać pole wodą. Pamiętaj jednak, żeby utrzymywać różne poziomy wody na różnych etapach wzrostu. Nie martw się, pompa przepuści tylko odpowiednią ilość wody. Codziennie ją sprawdzaj, aby utrzymać właściwy poziom. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz część sadzonek. Gdy roślina będzie gotowa do zbioru i wypije całą świeżą wodę, wtedy wsiadasz do Twojego standardowego kombajnu z headerem do zbioru zbóż i ryż długoziarnisty zbierasz zwykłym kombajnem, nie tak jak w przypadku poprzedniego rodzaju ryżu, gdzie musiałeś użyć specjalistycznego kombajnu. Pole po zbiorze ryżu długoziarnistego także musisz zakultywatorować i zwrócić uwagę na to, czy pole wymaga wapna. Zerknijmy teraz na liczbowe informacje obu rodzajów ryżu. Najpierw zobaczymy, jak to wygląda ze zwykłym ryżem. W okresie od kwietnia do maja musisz zasadzić w ziemię uprzednio przygotowane w szklarni sadzonki z ryżem. Na hektar użyjesz 156 litrów takich sadzonek. Następnie po 4 miesiącach w okresie od sierpnia do września specjalnym kombajnem zbierasz ryż z pola w plonie oscylującym w granicach 13 tysięcy litrów z hektara. Uśredniona cena sprzedaży ryżu na poziomie łatwym wynosi 3300 dolarów. Teraz spójrzmy na ryż długoziarnisty. Różnica polega na tym, że miesiącem wyznaczonym do zasiewu tej odmiany jest kwiecień, a sama roślina rośnie 5 miesięcy, po to by zebrać ją we wrześniu. Po zasianiu 500 litrów nasion na hektar oczekuj plonu wynoszącego około 18 tysięcy litrów. Gdy zechcesz sprzedać ziarno bez przerabiania go na inne produkty, dostaniesz za nie na poziomie łatwym około 1600 dolarów. A teraz przyjrzyjmy się etapom wzrostu tych dwóch rodzajów ryżu. Tak wygląda zasadzony ryż przez specjalną sadzarkę, zasadzony na zalanym polu. Tak wygląda następna faza jego wzrostu. Widzimy ryż, który jest rozkrzewiony na tyle, że nie widać wody, na której rośnie. Przedostatnia faza jest o wiele wyższa od poprzedniej i również rośliny są rozkrzewione na tyle, że zakrywają całe podłoże.
Tutaj mamy już ryż gotowy do zbioru specjalnym kombajnem. Jest lekko wyższy od poprzedniej fazy i widać na nim ziarno. Gdy już zbierzesz plon, ściernisko po ryżu będzie wyglądać w taki sposób. Jest dość gęste i zarysowują nam się rządki po sadzarce. Gdy nie zdążysz zebrać go na czas, na swoim polu zobaczysz już taki oto obrazek uschniętego ryżu. To teraz zobaczmy, jak wygląda pierwsza faza wzrostu ryżu długoziarnistego, który ówcześnie zasiałeś siewnikiem zbożowym, a potem zalałeś pole wodą. Tutaj następna faza wzrostu, która różni się od pierwszej tym, że przygłuszyła już całą ziemię z wodą poniżej siebie. Przy kolejnej fazie widać znaczny wzrost rośliny ku górze i pierwsze zalążki kłosów ryżu. Ostatnia faza, gdy ryż długoziarnisty jest gotowy do zbioru, prezentuje się tak. Choć jest zielony, widać na nim znacznie ciemniejsze kłosy z ziarnem. Gdy zbierzesz go kombajnem zbożowym, ściernisko będzie wyglądało właśnie tak, a gdy przegapisz ten proces, to na swoim polu ujrzysz ten oto smutny widok uschniętych roślin ryżowych, które możesz już tylko wykorzystać jako zielony nawóz. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.